Sponsorem audycji jest firma supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Dzień dobry Państwu, godzina 20.02, 15 listopada 2020 roku. W audycji Akademia Watch, Akademia Zegarek, witają Państwa tradycyjnie Franek Fides i mój stały gość, ekspert portalu Widzew, to my. Kamil Pycia, dobry wieczór. Jak tam, Kamil, opadły emocje po dzisiejszym spotkaniu? Po spotkaniu w Bełchatowie, czy po spotkaniu w Futsalistów? W Bełchatowie. No powiem Ci, że to, co wydarzyło się tu na meczu Futsalistów, to całkowicie przykryło to, co się działo w Bełchatowie, ale to o tym to pewnie będzie Adam Sadowy, jak sobie rozmawiał w innej audycji, więc nie będę mówił. No ale w Bełchatowie też się działo i pewnie za chwilę do tego przejdziemy. Tak, no dzisiaj... Dzisiaj był ostatni chyba mecz u 19, tak, w swojej lidze. On już zwycięstwo w lidze, awans mamy zapewniony, no ale Bełchatów walczył, miało co walczyć, więc dzisiaj też mecz był obfitujący w emocje, ale do tego sobie zaraz przejdziemy, bo to będzie jeden z tych kilku meczów, które zawsze omawiamy, powiedzmy, głębiej i trochę bardziej szczegółowiej, mówi się tak. Bardziej się nad nim pochylimy po prostu. Natomiast no, na dzisiejszy program nam zebrało nam się dosyć sporo meczów, bo teraz kolejki były rozgrywane nie tylko w weekend, ale kilka grup też grało jeszcze w środę. 11 listopada był dzień wolny, więc wtedy postanowiono też nadrobić czy to jakieś zaległości, czy jedną kolejkę po prostu tam wcisnąć. I cztery mecze wtedy rozegrano. W takim razie zaczniemy od... Prześledzimy sobie te wyniki tabeli, nie będziemy dzisiaj analizować dla każdej z tych grup, bo większość z grup młodzieżowych Widzewa już swoje rozgrywki pokończyło, więc to sobie przeanalizujemy. No ja bym zaryzykował stwierdzenie, że wszystkie. Już wszystkie nawet? No tak mi się wydaje. No to dobra, to w takim razie ale powiemy, że... Mówić, ale... No właśnie dlatego no, chciałem to, powiedzieć, to, że jednak większość. Ale to sobie za tydzień omówimy, podsumujemy po prostu całą rundę jesienną, a dzisiaj po prostu tylko te bieżące wyniki. Tak, tak jest, właśnie tak zrobimy, dlatego dzisiaj tych tabel nie patrzymy, a za tydzień sobie będziemy podsumowywać już każdą grupę na tyle, na ile będziemy mogli coś o nich powiedzieć. W takim razie sobie zerkamy od początku. W środę odbyły się cztery mecze, większość z nich na Łodziance przy ulicy Małchowskiego. Generalnie w sensie dzisiaj programie bardzo dużo się będzie pojawiała nazwa GKS Bełchatów, bo chyba łącznie aż trzy mecze z bełchatowianami nam przypadają na tą audycję. W środę z GKS-em Bełchatów grał Widzew U14 i roznieśli ich 8-3, więc przekonujące zwycięstwo młodych piłkarzy. Rocznik młodszy, rocznik U13, uległ klubowi PSV Łódź 2-1, więc też niewysoka porażka, ale nadal mimo wszystko porażka. Drużyna U17 z tym samym klubem, chyba też tylko z inną kategorią wiekową, też z PSV Łódź, u siebie remis 4-4. To było spotkanie, z tego co pamiętam, też transmitowane w Widzew TV, więc możliwe, że słuchacze oglądali i co? Oglądali, mogą... A było co oglądać, naprawdę, bo ja co prawda, no bo ten mecz był zaraz przed tym meczem, o którym za chwilę będziemy mówić, czyli przed meczem U19 z Wartą Sieradz, więc ja przyszedłem sobie trochę na Łodziankę wcześniej, widziałem 15 ostatnich minut tego spotkania i naprawdę działo się wiele, skończyło się 4-4. No też ciekawostka, że tam trenerem PSV w tym roczniku jest Mariusz Rachubiński, czyli pierwszy kapitan Widzewa po reaktywacji, który też prowadzi drużynę województwa łódzkiego w roczniku bodajże 2007 albo 2008. No więc na pewno taki
taki troszkę ambicjonalny pojedynek był to dla niego, no zakończony chyba sprawiedliwym remisem. No nie oglądałem całego tego meczu, ale naprawdę w tych 15 minutach, no to naprawdę działo się bardzo dużo. I jeszcze tego samego dnia drużyna U19 Widzewa grała z rówieśnikami z Warty Sieradz i ten mecz wygrali, można powiedzieć, że przekonująco, bo wygrali go aż 8-0 i nie dali tutaj żadnych wątpliwości na boisku, kto był drużyną lepszą. I myślę, że chyba zanim przejdziemy sobie do reszty wyników, to możemy od razu sobie ten mecz omówić, bo wokół tego meczu też bardzo dużo komentarzy jest, do których chciałbym, żebyśmy się troszeczkę odnieśli, bo myślę, że warto pewne rzeczy czy to naprostować, czy wyjaśnić, które właśnie pojawiły się po tym meczu. No ale tak, Widzew U19 wygrał u siebie z Wartą Sieradz 8-0. Bardzo przekonujące zwycięstwo. 4 bramki Michała Szcześniaka, 2 bramki Mateusza Bienia, po jednej dołożyli panowie Najderek i Zawadzki. No, Widzew tam dominował i widać było, kto był drużyną lepszą. No, trudno się temu dziwić, bo jednak ta liga to taka, ta pierwsza liga wojewódzka, no to taka troszkę liga dwóch prędkości, bo jednak jest olbrzymia dysproporcja pomiędzy właśnie Widzewem, pomiędzy SMS-em, pomiędzy Bełchatowem, no i gdzieś tak na styku jest ŁKS, który raczej ten rocznik ma słabszy troszkę, no ale te 4 drużyny raczej się wyróżniają bardzo in plus, a pozostała 5, chyba, bo 9 drużyn jest łącznie, no to pozostała 5 to jest zdecydowanie od wszystkich odstaje. Widać to zresztą po wynikach Widzewa, który z każdą z tych drużyn no, wygrywa pewnie wysoko i bez problemu. No i co? No i wynik, jak to się mówi, idzie w świat. No raczej zbyt wiele pożytku z takich meczów nie ma z punktu widzenia szkoleniowego, no ale miejmy nadzieję, że wiosną już będzie dużo, dużo ciekawiej i dużo, dużo więcej wyrównanych bojów w lidze makroregionalnej. Nie, w takim razie tylko szybko tutaj przelecę skład Widzewa, bo są 2 osoby, 3, powiedzmy 4 nazwiska, 5, którym chciałbym się, żebyśmy się trochę nad nimi pochylili. Widzew wyszedł na to spotkanie w składzie następującym. W bramce był Maciej Schmidt, formacja obrona to byli Merecz, Najderek, Winek i Przybylski. W pomocy Jakub Wieszczyński, w środku duet Trenkner i Trenkner, Zawadzki, Czepliński, to nie duet, tylko tercet. Na lewym skrzydle Mateusz Bień i z przodu Michał Szcześniak. I myślę, że możemy sobie zacząć te 5 nazwisk, które chciałem omówić, od tego ostatniego, od Michała Szcześniaka, który strzelił 4 bramki. No właśnie, strzelił 4 bramki w tym meczu, natomiast myślę, że ten jego mecz można oceniać mimo wszystko chyba dwojako, znaczy napastnika rozlicza się za bramki, ale dużo bardzo komentarzy się przewinęło, żeby dawać już Michała do pierwszej drużyny. Faktycznie, no bramki w tej U19 strzela, ale no pod tym względem chyba się Kamil, zgadzamy, że to zdecydowanie jeszcze nie jest chyba zawodnik, który jest gotowy, żeby pukać do tej seniorskiej piłki. No jak to nie? No, ja myślę, że gdyby zagrał wczoraj zamiast Robaka, no to Widzew nie wygrałby 2-0, tylko tak z 10-0 co najmniej, no bo przecież musimy stawiać na młodych i każdy, kto ma poniżej 18 lat, to jest super i tylko tacy piłkarze powinni grać. Nie, no a tak na serio to no to takie trochę bezsensowne to gadanie. Wszyscy teraz się uczepili tego, że grajmy młodymi, bo to jest sezon na przeczekanie, dawać młodych, no ale ja się absolutnie z tym zgadzam, że jak najbardziej powinni młodzi zawodnicy dostawać jak najwięcej szans i troszkę w Widzewie było to zaniedbywane, choćby za trenera Kaczmarka w poprzednim sezonie, ale przede wszystkim ci młodzi muszą prezentować odpowiedni poziom, żeby w ogóle móc grać w seniorskiej piłce. Ja śmiem twierdzić, że zarówno w tej drużynie U19, o której teraz rozmawiamy, jak i w drużynie rezerw, no to jest może z 2-3 piłkarzy, którzy byliby w stanie, oczywiście tam nie licząc Konrada Reszki na przykład, no bo jego to już traktuję jako pełnoprawnego członka pierwszego zespołu, no ale tak już z tych młodzieżowców, tak, czyli roczniki powiedzmy od 2001 i młodsze, no to tak wydaje mi się, że na ten moment to jest 2-3, którzy
którzy mogliby gdzieś tam powalczyć na treningach pierwszej drużyny, już nawet nie mówię o pierwszy skład, ale gdzieś może o te pozycje młodzieżowca w kadrze lub po prostu z tą pierwszą drużyną trenować. No, a wyciąganie takich wniosków, bo też wczoraj właśnie wdałem się w dyskusję z jednym twitterowiczem na temat Marcela Buczkowskiego, no, bo obronił dwie sytuacje w 90 minucie meczu rezerw, no to powinien już grać w pierwszej drużynie, bo ma 16 lat. No nie, nie na tym to polega, zdecydowanie nie na tym. I takie wstawianie, rzucanie tych chłopców na głęboką wodę w momencie, w którym oni kompletnie nie są do tego gotowi, no to może zrobić tylko i wyłącznie im krzywdę i zaważyć na ich dalszej karierze i zaważyć im minus, no bo raczej nie im plus. No a co do Szcześniaka, to powiem tak, dzisiejszy mecz trochę go zweryfikował już z lepszym przeciwnikiem. Weryfikują go rezerwy, gdzie też jak gra, to raczej sobie radzi co najwyżej przeciętnie. To jest chłopak, który ma olbrzymi potencjał, to na pewno. Ma bardzo, bardzo fajne zachowania, takiego typowego napastnika, takiej typowej dziewiątki, takiego typowego egzekutora, jak to ostatnio użyłeś takiego w jednej z naszych rozmów słowa. No ale jest jeszcze mnóstwo nauki przed nim i jeżeli będzie dobrze odpowiednio szlifowany, no to na pewno może coś tam znaczyć gdzieś tam powiedzmy na centralnym szczeblu, ale jeszcze nie teraz. Spokojnie, jak to napisał kiedyś prezes Zbigniew Boniek na Twitter, spokojnie. Z tymi słowami twoimi tutaj się absolutnie zgadzam, no nie mam chyba nic do dodania w sprawie młodego napastnika drużyny rezerw U19. No potencjał ma na pewno olbrzymi, ale dużo pracy jeszcze przed nim. Słuchaj, wspomniałeś o tym, że trzech piłkarzy widziałbyś ewentualnie na treningach gdzieś tam pierwszej drużyny. Spróbuję zgadnąć. Domyślam się, że pewnie Kuba Kmita, Mateusz Malec i Dawid Owczarek? Pomidor. O, nie, o, no tak nie, chcę, nie chcę mówić, żeby niepotrzebnie tam jakoś nie nakręcać tych chłopców. Niech sobie pracują w spokoju, a jak się okaże, że faktycznie trafią do tej pierwszej drużyny, to powiem o kim miałem, kogo miałem na myśli, ale no na pewno jesteś blisko, ale tak nie do końca. Znaczy, no, coś tam trafiłeś, ale nie wszystkie. Ewentualnie zapisz sobie na kartce gdzieś te nazwiska, zakop sobie ją głęboko. Tak, dokładnie. Gdzieś w ziemi i potem ją podkopiesz. No te trzy nazwiska to też oni już ocierali się o tą pierwszą drużynę, więc to dla nich kwestia by była bardziej powrotna do treningi niż jakieś nowe doświadczenie. No, paru tych zawodników było. Jeszcze tylko słuchaj, bo poruszyłeś temat Marcela Buczkowskiego. To też jest, myślę, że ciekawe zagadnienie dla mnie. Jeśli pojawiają się już takie głosy, że było bramkarza młodego dawać na bramkę, tak się zastanawiam, w jakiej sytuacji moglibyśmy Marcela, ewentualnie Olka Wojdę próbować. No tutaj co do różnicy powiedzmy jakości między jednym a drugim, to nie jestem przekonany, który jest piłkarsko lepszy. Pewnie Marcel mimo wszystko gra trochę więcej niż Aleksander Wojda w tych rezerwach. No ale tutaj nie ryzykowałbym żadnego tutaj powiedzmy oceniania, który może być z nich lepszy. Myślę, że taka opcja dopiero bardzo późno mogłaby być rozważana, gdyby wszyscy inni młodzieżowcy by u nas wypadli i trzeba by było naprawdę awaryjnie wtedy młodzieżowca w bramce stawiać, ale myślę, że no póki co jeszcze przed Marcelem długa droga i na pewno przez te dwie interwencje w drużynie rezerw no, nie trafi do pierwszej drużyny, no ale fakt faktem te interwencje uratowały ten punkt Widzewowi i na pewno za to trzeba młodego bramkarza pochwalić. Następny zawodnik z tej drużyny U19, który rzucił się nam w oczy w meczu z Wartą Sieradz, to jest Mateusz Pień, który tak samo zresztą jak Michał Szcześniak, mecz z Wartą bardzo dobry, dzisiaj już troszeczkę gorzej. No ale z Wartą Mateusz Bień wystawiony na lewym skrzydle naprawdę zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Dwie bramki strzelił i ja tutaj jestem w stanie już coraz śmielej ryzykować stwierdzenie, że nawet dwa stwierdzenia, że Mateusz Bień bardziej nadaje się na skrzydło niż na obronę, że daje więcej swoim drużynom na skrzydle niż na obronie. A drugie stwierdzenie moje jest takie, że z tego obecnego składu może być jednym z tych, którzy niedługo, o których niedługo jeszcze usłyszymy. Takie mam wrażenie. No troszkę problem jest
Widzewie akurat w tym, że, ta, że na tę lewą obronę to jest całkiem sporo kandydatów, no bo przecież miejsce w pierwszym składzie wywalczył sobie Filip Becht, do bram pierwszej drużyny puka coraz silniej Dawid Owczarek młodziutki, no tak jak mówisz jest Bień, no przecież nie zapominajmy, że też jest Marcel Pieczek, który jeszcze rok temu był reprezentantem Polski, no też nie wiadomo, czy on będzie grał na tej lewej obronie, czy może na środku pomocy, ale nadal to jest mimo wszystko jednak bardziej lewy obrońca niż środkowy pomocnik, więc konkurencja wśród młodzieżowców na tej lewej obronie jest spora. Bień na pewno ma potencjał. To, co mi się u niego bardzo, bardzo podoba, to jest odwaga i kompletnie brak jakiegokolwiek strachu przed oddawaniem strzałów, no bo pamiętajmy, w jaki sposób Bień zdobył bramkę w derbach Łodzi, te na 1-0 z UKS-em, dokładnie właśnie tak, że zszedł sobie do środka i huknął bez zastanowienia za pola karnego. W tym meczu z Wartą też chyba zdobył jedną taką tak, bramkę. Pierwsza bramka też była z pola karnego, nawet to zdjęcie a rzut karny, jest. A rzut karny, który wykonał no, w sposób taki, że naprawdę no, najlepsi snajperzy, żeby się nie powstydzili, bo umieścił piłkę w samym okienku. No jest to cecha, która wydaje mi się wśród młodych polskich obrońców na tym poziomie powiedzmy pierwszej ligi jest cechą raczej dość rzadko spotykaną, więc trzeba ją pielęgnować i trzeba się rozwijać. No zobaczymy, jak tam Mateusz się będzie rozwijał. To jest rocznik 2003, więc jeszcze troszkę czasu ma, żeby się przebić do tej piłki na jakimś tam centralnym poziomie. No ale też pamiętajmy, że to nie jest chłopak z Łodzi. To jest chłopak, nie wiem, czy to jest chłopak już z tej siatki scoutingowej, czy w jakiś inny sposób trafił tutaj do Widzewa, no ale to jest chłopak z Krakowa, który ostatnio grał w Stadionie Śląskim Chorzów bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. No i właśnie wcześniej chyba w Krakowi, ale mogę się pomylić. Na pewno to jest chłopak z Krakowa, który potem grał na Śląsku, a teraz przyszedł do Widzewa. No i zobaczymy, co tam, w jaki sposób będzie się rozwijał w najbliższych miesiącach. Tak, jeszcze mi się, słuchaj, teraz rzuciło w oczy, tak się zastanawiam, bo na tym zdjęciu, które tutaj jest w newsie, Mateusz Bień uderza prawą nogę, a karnego, z tego co pamiętam, chyba wykonywał lewą. Nie zwróciłem na to uwagi, więc ci nie pomogę. No ja właśnie zwróciłem na to uwagę teraz, bo jeśli okazuje się, że tak było, no to mamy tutaj jeszcze obunożonego zawodnika, bo jeśli tak faktycznie jest, to jest kwestia do weryfikacji, to sobie zweryfikujemy, bo no jeśli faktycznie z jednej i z drugiej nogi może uderzyć niczym niejaki Usman Dembele, no to dodatkowy plus u niego i na pewno warto, myślę, mu się przyglądać, bo umie kopnąć piłkę, no po prostu, najzwyczajniej w świecie. W takim razie dalej, Jakub Wieszczycki w tym meczu raczej nie zachwycił. Do wielu sytuacji dochodził, wiele driblingów się wdawał, no słabszy też rywal to miał powiedzmy szersze pole do popisu, ale niestety jedyne tak naprawdę, co mu chyba wyszło w tym meczu, to asysta do Szcześniaka, a no tak to festiwal nieskuteczności tego zawodnika. No mam wrażenie, że po kontuzji Kuba Wieszczycki troszkę stracił formę. Ten dzisiejszy mecz też raczej taki przeciętny co najwyżej. Trzeba się odbudować. Tak, no tutaj jak najbardziej z tobą zgodzę. Dobra, to może sobie pozostałe nazwiska omówimy przy okazji tego meczu dzisiejszego, który dzisiaj pojechaliśmy na wielce daleki wyjazd do Bełchatowa. W takim razie tylko na szybko przelecimy wyniki z tego weekendu, bo to by nam zamykało tą środę z Akademią Widzewa. No to idziemy w takim razie po kolei. Pójdziemy sobie chronologicznie chyba. O godzinie 10 wczoraj rozegrały się dwa mecze. Widzew U17 podejmował ŁKS U17, czyli takie mini derby i tutaj wygrana 2-0. Mecz też był transmitowany w Widzew TV, więc można było sobie obejrzeć. A jednocześnie w Bełchatowie też na wyjeździe Widzew U16 grał z GKS-em i tam uległ 2-1. Więc te wyjazdy do Bełchatowa są widać dla wszystkich widzewiaków ciężkie. O godzinie 12 wczoraj je widzę w U13
grał z Orłami z Duńska Wola. Ten mecz zakończył się bezbramkowym remisem o godzinie 14, czyli też tam pod koniec tego meczu z Resowem pierwszej drużyny rezerwy Widzewa grały z Włókniarzem Pabienic. Tutaj ten mecz skończył się bezbramkowym remisem i o godzinie 16 Widzew U12 wygrał 1-0 z UKS-em SMS-em Łódź. No właśnie, rezerwy Widzewa, remis z Włókniarzem Pabienice. No, ten mecz skończył się remisem, no ale mógł się skończyć zupełnie inaczej. No, w obie strony mógł się skończyć inaczej. Ja powiem szczerze, wczoraj też nie miałem za bardzo czasu, żeby poświęcić 2 godziny na oglądanie tego spotkania, więc obejrzałem je sobie na YouTubie z odtworzenia na tempie 2 razy, czyli po prostu 2 razy szybciej. I powiem szczerze, bardzo, bardzo przyjemne doświadczenie, bo fajnie widać, co się dzieje na boisku. W takim przyspieszeniu, w moim takim odczuciu, o wiele więcej widać. No wiadomo, nie widać dokładnie, kto to zrobił, ale tak taki ogólny zarys spotkania widać dużo lepiej, niż jeżeli się to ogląda w tym normalnym tempie. No i co tu można powiedzieć o tym meczu? Myślę, że remis to jest jednak zasłużony wynik, bo i Widzew miał swoje sytuacje, i Włókniarz miał swoje sytuacje. No pamiętajmy, że Włókniarz to jest przez bardzo długi czas lider okręgówki, który przez tam kilka kolejek w ogóle nie stracił punktów. No później troszkę słabiej sobie radził, no ale do tego meczu przystępował, mając bodajże tylko 4 punkty straty do Widzewa. Więc też mieli sporo do udowodnienia. Też w środku pola grał taki były piłkarz Widzewa, a chyba nawet twój znajomy, czyli Paweł Leonow. I ten oto Leonow trafił głową w słupek, więc bardzo mało mu brakowało, żeby trafić do siatki. Ja sobie z nim pogadam. Tak. No i w końcówce Martyl Buczkowski, te 2 świetne interwencje, o których już mówiłem, 2 razy sam na sam obronił. No a co Widzew miał? Widzew miał taką bardzo dobrą sytuację związka, gdzie związek głową minął, uderzył obok bramkarza, ale jeden z obrońców wybił piłkę z linii bramkowej. Wcześniej też bardzo aktywny był Mateusz Malec, fajnie się prezentował, miał 2 takie niezłe rajdy. No to na co należy powiedzieć na plus, to powrót Grzegorza Brochowskiego po kontuzji, który wszedł na boisko w drugiej połowie. Też miał jedną taką niezłą sytuację do zdobycia bramki. No i przede wszystkim w końcu oglądaliśmy ten atak Brochowski-Kmita, na który bardzo długo czekaliśmy. Bramki on nie przyniósł na razie, ale no jest remis, no. Jest remis. No trochę szkoda, bo pewnie wszyscy liczyli i w tym meczu, a przede wszystkim w tym sprzed tygodnia w Ksawerowem na zwycięstwo, ale najważniejsze, że Widzew zremisował i utrzymał to miejsce utrzymał to pierwsze miejsce na koniec rundy jesiennej. No i też właśnie, bo zapomniałem tego to wcześniej sprawdzić, że Różyca tylko zremisowała z AKS-em, SMS-em dzisiaj. No i w związku z tym przewaga Widzewa nad drugą drużyną wynosi po pierwszej części sezonu 3 punkty. No i to jest jakiś tam na pewno fajny, jakaś tam fajna zaliczka przed drugą częścią sezonu. No a jestem przekonany, że w drugiej części sezonu już Widzewiakom będzie szło dużo lepiej niż jesienią. Wiadomo, przyjdą wtedy nowe rozgrywki, czyli ta liga makroregionalna, no ale miejmy nadzieję, że tych kontuzji będzie mniej i bez trudu uda się zrobić ten upragniony awans do 4. ligi. No ale o tym pewnie będziemy sobie rozmawiać później, więc dłużej nie mówię o tym meczu. No bo chyba wszystko, co ciekawe, to powiedziałem. Przewaga mimo wszystko z gry Włókniarza. Obie drużyny miały swoje sytuacje. Remis zasłużony raczej. To ja w takim razie tylko przeczytam skład, który zagrał w tym spotkaniu. Myślę, że warto. W bramce Marcel Buczkowski, już wspomniany kilka razy. Na prawej obronie Krystian Stopa. W środku obrony Piotr Bartłoszewski.
i Jakub Mamełka, na lewej obronie Dawid Owczarek, w środku pola od prawej strony Kuba Szlaski, w środku pomocy Kamil Owczarczyk, Marcel Pięczek, Mateusz Malec, na lewym skrzydle Mateusz Gołda i z przodu jako ten samotny napastnik był Jakub Kmita, więc no właśnie Marcel Pięczek tam w środku pola grał. Z tego co mówiłeś, podobno dobre spotkanie zagrał nawet, aż pamiętam jak dzisiaj mi mówiłeś, że jeśli wiesz kto taki dobry mecz tam w środku pola gra, to się okazało, że właśnie Marcel Pięczek. Ciekawa w sumie sytuacja. Tak, no powiem ci, że tutaj, no mówię, oglądałem na przyspieszeniu dwa razy, więc też nie dało się tego aż tak dobrze zauważyć, no a przede wszystkim jakość nagrania widzę w TV, też nie było to nagrywane w tym najwyższym HD, tylko w 720p, nie wiem co to jest p. Nie wiem, czy pixel, nie, czy coś nie, takiego, no, nieważne. No, 720p, więc no mówię sobie, tam grał chyba z ósemką albo z szóstką z numerem. No i tak sobie myślę, z postury myślę, no Kacper Sużałek ewidentnie. Więc myślę sobie, no bardzo fajny mecz zagrał ten Sużałek. Dobrze odbierał piłkę, miał kilka takich niezłych podań do przodu. Też jedną próbę strzał z dystansu. No i tak sobie myślę, fajny, bardzo fajny mecz Sużałka. A potem zacząłem protokół z tego meczu i zacząłem, że to jednak był Marcel Pięczek. Właśnie, może Marcel więc, faktycznie... Więc bardzo, tak, nie, naprawdę niezły mecz Pięczka. Pierwszy od dawna, bo długo nigdzie nie grał. Może no faktycznie szkoda, się odnajduje w tym środku pola i lepiej niż na lewej obronie. No zobaczymy. Szkoda, że ostatni jak na razie, no bo pewnie w pierwszej drużynie raczej sobie nie pogra na razie. Sprawdziłem sobie, słuchaj, na szybko, co oznacza ta literka P. To wcale nie oznacza piksela. To znaczy, tak, że to jest obraz progresywny. Cokolwiek to znaczy, bez przeplotu. No dokładnie. Więc nie wiem, nieważne, nie o tym mówimy. No właśnie, jedną rzecz tylko chciałem jeszcze poruszyć. Mówiłeś, atak Kmita-Brochocki był no tutaj przez 20 minut raptem, więc dużo, dużo ze sobą nie grali. Później Kuba Kmita był zmieniony przez Związka w 68 minucie. Zastanawiam się tylko, jak to wyglądało taktycznie, znaczy jak formacja tam wyglądała, jak Brochocki zmienił Gołdę, czy Malec przeszedł na skrzydło, czy może Marcel Pięczek na skrzydło tak, poszedł? Tak. Malec na lewym skrzydle grał. Brochocki Malec był dziesiątką, a Kmita był wysuniętym napastnikiem. Jeszcze się właśnie zastanawiam, jakby Kuba Kmita sobie poradził na tej lewej pomocy, bo cały czas mi sobie gdzieś z tyłu głowy chodzi ta jedenastka, którą gdzieś tam parę dni temu sobie skleiłem z tych zawodników, jakby wyglądały rezerwy widzę, gdyby najlepsi piłkarze nie poszli do pierwszej drużyny albo na wypożyczenia, no i kurczę, jakby to po prostu grało, to aż by miło było oglądać. No ale to niestety, to tylko można sobie marzyć. Dobra, w takim razie sobotę mamy za sobą, no i przechodzimy do niedzieli, czyli do dzisiaj. Dzisiaj, z tego co mi się udało ustalić, odbyły się trzy mecze, z czego dwa z tych meczów to są te grupy, które omawiamy sobie najczęściej, więc w takim razie zaczniemy od grupy, którą tylko wspomnimy wynik. Kategoria U14, czyli to jest Liga C2, Widzew na wyjeździe do Wielunia pokonał tamtejszy WKS aż 9-0, więc też bardzo wysokie zwycięstwo Widzewiaków. Drużyna U15, czyli ten nasz rocznik, który grał teraz w CLJ, który też śledziliśmy, powiedzmy, bardzo skrupulatnie. Niestety na wyjeździe do Elbląga przegrał 1-0, więc ta przygoda z CLJ-ką no, nie zakończyła się pozytywnym akcentem, ale myślę, że na pewno pozytywnym akcentem było to zwycięstwo z Jagiellonią, bo fajnie też było wtedy obserwować radość chłopaków. No i mecz kolejny w Bełchatowie dzisiaj U19. Drużyna Widzewa U19 pojechała do Bełchatowa, żeby zagrać z tamtejszym GKS-em oczywiście. No i uległa gospodarzom 1-0 i na temat tego meczu myślę, możemy całkiem sporo powiedzieć, bo
Ciekawy był to mecz. Ciekawy był to mecz. Widzew nie grał już absolutnie o nic. GKS z tego, co tam żeś policzył wcześniej, no oni musieli absolutnie to wygrać, żeby mieć jeszcze jakiekolwiek nadzieje na awans i widać to było nawet w końcówce, że będą po prostu walczyć o zachowanie tych 3 punktów, jak tylko się da. Tak, trochę taki antyfutbol zagrał Bohatów w tych ostatnich 10 minutach. No trudno się dziwić, bo miał korzystny wynik. Teraz Bełchatów ma jeden punkt straty do SMS-u, AKS-u, SMS-u. No tyle, że AKS SMS już rozegrał wszystkie swoje spotkania, a Bełchatów ma jeszcze zaległy wyjazd do Żgowa na mecz z Zawiszą, no i raczej trudno się spodziewać, żeby tam nie wygrał, więc raczej można być tak na 99,10 pewnym, że to Bełchatów wyjdzie z tego drugiego miejsca. No i według mnie to jest dobra informacja, jeżeli chodzi o poziom ligi, bo wydaje mi się, że ten Bohatów jest dużo lepszą drużyną niż AKS SMS. Taką opinię słyszałem też od jednego z trenerów pracujących na tym poziomie pierwszej ligi wojewódzkiej, no, który grał i z Widzewem, i z Bełchatowem, no i powiedział, że to są dwie najlepsze drużyny tej ligi i ja się chyba z tym zgodzę, bo naprawdę no było widać, że ten GKS ma patent na Widzew. Pamiętajmy, że w pierwszym meczu na Łodziance wygrali 5-1. No to akurat nie był ten wynik, nie odzwierciedlał przebiegu tego meczu, no bo tam powinno się skończyć tak gdzieś blisko remisu, może 2-1 dla Bełchatowa. No a dzisiaj, czy był Bełchatów lepszy? W pierwszej połowie wydaje mi się, że była to bardzo wyrównana pierwsza połowa. Bełchatów dobrze neutralizował ataki Widzewa, no chociaż Widzew samemu sobie zmarnował ze 2 czy 3 dogodne sytuacje do zdobycia bramki, no i jedna z tych sytuacji się zemściła, do siatki trafił Olaf Osowski, taki wyróżniający się piłkarz już w tym pierwszym meczu, prawoskrzydłowy i dzisiaj też się wyróżniał. No i to jedna bramka, tak trochę ten Bełchatów chyba wziął przykład z pierwszej drużyny GKS-u, no bo też po zdobyciu tej bramki, no może jeszcze nie w pierwszej połowie, bo jeszcze w pierwszej połowie coś próbowali, ale w drugiej no to już całkowita defensywa, no i Widzew atakował, ale dobra obrona, no i też trochę pecha, bo były tam ze 2-3 sytuacje, gdzie zwłaszcza ta Jakuba Wieszczyckiego, gdy w 70 którejś minucie strzelił bardzo ładnie, z bliska, bramkarz jakoś tam cudem, w ogóle piłka się najpierw odbiła do brońcy, potem od bramkarza, a na koniec jeszcze trafiła w słupek, no więc pech potrójny Widzewa, że nie było tego gola. No a im dalsza minuta, im bliżej końca, tym Bełchatów zacieśniał te szyki w obronie, tym grał coraz więcej na czas. No i to, co się wydarzyło w końcówce, czyli taka trochę mała awantura, prawie że na gołe pięści można by powiedzieć. Tam dwóch piłkarzy wyleciało z boiska, bodajże Mateusz chyba Kaflowski z GKS-u, nie jestem pewien imienia, ale Kaflowski wyleciał i Kacper Trentner z Widzewa też wyleciał. Tak, Mateusz Kaflowski, gdy... tak. Mateusz Kaflowski. A tak po prawdzie, gdyby tam sędzia się troszkę, gdyby tam sędzia był trochę mniej pobłażliwy, no to myślę, że tam spokojnie z 5 zawodników mogłoby wylecieć z czerwoną kartką po tej sytuacji. No więc zakotłowało się na boisku. No, to tylko pokazało, że bardzo zależało Widzewiakom na wywalczeniu przynajmniej tego remisu w Bełchatowie. No właśnie, pierwsza połowa dosyć wyrównana, w drugiej Widzew cały czas atakował. Na pewno przez całego przebiegu spotkania można powiedzieć, że sędzia absolutnie nie panował nad tym spotkaniem. O ile można nie panować nad meczem chłopaków U19, no to sędzia bardzo słabo ten mecz poprowadził i
I w obie strony się mylił konsekwentnie, szczerze mówiąc. I tam pod koniec też ta sytuacja trochę się faktycznie wymknęła spod kontroli, bo zakotowało się w dwóch momentach, czy nawet w trzech. Ale jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym poruszyć o tym spotkaniu, to podobało mi się w drugiej połowie, jak Widzew nagle zaczął bardzo wysoko presować i to przynosiło wymierne skutki, bo ten GKS się gubił i dzięki temu Widzew dochodził do tych sytuacji i dochodził do strzałów. Szkoda, że nie udało się tego przekuć na bramki, no ale to też pamiętam, gdzieś tam podsłuchałem, powiedzmy, gumowym uchem, co trener Czaplarski mówił do swoich podopiecznych po tym meczu, że faktycznie fajne 20 minut pressingu, no ale reszta meczów to takie no, dużo było do życzenia zostawiało mimo wszystko. Prawda, chyba trochę za późno. Za późno Widzew ruszył do takich agresywnych ataków i znaczy może nie agresywnych, to akurat w kontekście tego meczu jest złe słowo, ale zdecydowanych ataków i może gdyby troszkę wcześniej zaczął tak właśnie grać jak w tej ostatniej pół godzinie, no to może udałoby się zdobyć tę bramkę na wagę remisu, no i na wagę braku awansu dla GKS-u. Tak, no ambicje pod koniec widać było na pewno w chłopakach, no ale niestety GKS się bronił bardzo dobrze, no i to ostatnie 5 minut, więcej w sumie niż 5, bo mam wrażenie, że oni tam zaczęli już w tych narożnikach osłaniać tą piłkę przez ostatnie nawet 7 minut tego meczu, w tym 5 doliczonych i no i strasznie, strasznie głupio, to nie wiem, tak antyfutbol no, w najlepszym tego słowa znaczeniu, znaczy w najmocniejszym tego słowa znaczeniu, no. Biegli do narożnika i tylko tam prowokowali Widzewiaków i skończyło się to właśnie tam małym, powiedzmy, zamieszaniem pod koniec, w efekcie czego dwóch zawodników wyleciało, no ale o tym może już skończmy. Chciałem, słuchaj, poruszyć przy okazji tego meczu odnośnie występów właśnie poszczególnych zawodników. O ile Mateusz Bieni, właśnie Michał Szczeszniak, to co już wcześniej mówiliśmy, no nie pokazali się dzisiaj z najlepszej strony, choć Michał Szczeszniak pokazał też tych kilka swoich, powiedzmy, cech, tych takich właśnie egzekutorskich, no jednak bramki nie strzelił. Kogo byś wyróżnił w tym meczu na plus z naszej ekipy? Kogo bym wyróżnił na plus? Nie mówiłeś, że zadasz mi takie pytanie, więc ja teraz muszę sobie trochę pomyśleć. Mikołaj Marecz na pewno fajną zmianę dał na prawej stronie. To się zgadza. W sumie najpierw na lewej, potem na prawej. Zrobił trochę wiatru. Też Aleksander Mikuś, prawy obrońca, też sporo wiatru robił na tej prawej stronie, chociaż brakowało mu dokładności. No i co, no Bień, tak jak wspólnie chyba się zgadzamy, raczej słabiej zagrał niż zazwyczaj. Środek obrony pewnie też dobrze, czyli Lenar z Najderkiem. Najderek bardzo aktywny też przy stałych fragmentach gry. Niewiele mu brakowało, żeby strzelił gola. No i pewnie to są tacy piłkarze, których mógłbym wyróżnić, a jeżeli na przykład bym miał też wyróżnić kogoś z Bełchatowa, to na pewno bym wyróżnił napastnika Kępskiego. Nie wiem, jakie imię stawiam, że Mateusz bardzo dobry zawodnik. Ja już pamiętam go z tego pierwszego meczu na Łodziance, też zwrócił moją uwagę. Dobre warunki fizyczne. Nie wiem, jakim on jest rocznikiem, ale na pewno z takimi warunkami fizycznymi to spokojnie ten chłopak może sobie tam kiedyś dać radę gdzieś na jakimś centralnym szczeblu. Tak, no zobaczymy, jak się kariera tych wszystkich chłopaków potoczy zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. No fakt jest taki, że Widzew pewnie wygrywa tą swoją ligę i na wiosnę będzie grać w lidze makroregionalnej, co oczywiście też będziemy śledzić, bo będą walczyć o awans do CLJ-ki, więc myślę, że warto, żeby ten rocznik tam do tej CLJ-ki awansował, bo no to już ta Widzewie, to już tam przed rezerwami to jest najwyższa kategoria wiekowa, więc fajnie, żeby oni też się ogrywali na jak najwyższym szczeblu. Jeszcze tylko już puentując tą drużynę 19 dzisiaj na Twitterze, jeden z użytkowników napisał do mnie, że ja chyba bardziej lubię te młodsze roczniki niż drużyny seniorów. No i w kontekście ostatnich paru meczów, to myślę, że nawet Kamil też mi tutaj
przyznasz rację, że te mecze, czy to u 19, czy czasami rezerw, no, oglądać po prostu przyjemniej i to tak obiektywnie patrząc z czysto piłkarskiego punktu widzenia. Prawda, zgadzam się z tobą w pełnej rozciągłości, też nie brakuje emocji. No akurat tu po tym sobotnim meczu to nie ma co się do pierwszej drużyny przyczepić, no bo wygrała, bo zagrała naprawdę nieźle i oby tak dalej, ale tu pełna z tobą zgoda, że ostatnio też jakoś tak większą radość, większą emocję, większą satysfakcję odnajduję właśnie w oglądaniu tych dwóch czy tam trzech drużyn z Akademii Widzewa. Tak jest, więc miejmy nadzieję, że na wiosnę już będziemy mogli oficjalnie mówić, że zapraszamy też kibiców na te mecze młodszych roczników, żeby ich śledzić, bo warto, naprawdę warto, nawet jeśli chce się czasami po prostu dobry piłkarsko mecz obejrzeć. Mamy już godzinę 20:41, dzisiaj ta audycja będzie troszeczkę krótsza. Tak, już tam chyba. Już siedzisz na szpilkach. Tak, właśnie. Chyba kończymy na dzisiaj. I ja i Kamil też chcemy sobie mecz reprezentacji obejrzeć, więc będziemy się z wami już żegnać. Dzięki za to, że byliście z nami przez te 40 minut tej audycji. Zapraszamy na za tydzień na podsumowanie rundy większości roczników Akademii. Jeszcze jakieś szczegóły co do tego będziemy na pewno podawać. A przez ostatnie 40 minut tradycyjnie był ze mną Franek Fidost i mój stały gość Kamil Pycio. Tak, dziękujemy. Spokojnego wieczoru. Trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia. Sponsorem audycji była firma supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.